Witajcie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek. No, nadchodzi weekend, więc ten film na pewno Wam się przyda na weekend. Troszkę mnie nie było, wytłumaczę się zaraz, ale to na końcu filmu. No, Ameryki nie odkryłem, robiąc ten odcinek. Taki odcinek już jest w sieci, natomiast dopowiedzmy sobie, czego tam nie dopowiedziano, czyli na ile czasu jest taka metoda, czyli jak wypolerować reflektory za pomocą pasty do zębów, szczoteczki zwykłej, ręcznika papierowego i wosku i odrobiny wody. Jest to metoda bardzo budżetowa, bardzo prosta, każdy z Was może ją zrobić sam. Weekend idzie, więc 15 minut, 20 minut na jeden reflektor wypadałoby. A teraz omówmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. O co chodzi? Chodzi o reflektory plastikowe, tak? Nie chodzi o reflektory szklane. Ich nie wypolerujesz za pomocą pasty do zębów. Zresztą też ciężko byłoby szkło polerować, nie znając się na tym i chyba w ogóle by to się nie udało. Natomiast jest to bardzo ważne, tak? Jeżeli po latach po prostu wpływ słońca, wszystkiego co nam wali w reflektory powoduje to, że plastikowy reflektor namatowieje, warto było przywrócić jego właściwości świecenia w nocy, tak? Jest to nasze bezpieczeństwo. Na ile taka metoda, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, starcza? Miesiąc, maksymalnie dwa, jest bardzo niskobudżetowa. Pasta do zębów, szczoteczka, no 10 zł maksymalnie. Przejdźmy do roboty, na końcu powiemy więcej. Zaczynamy od jednej rzeczy. Sprawdzamy, czy to jest plastik, czy to jest szkło. Plastik, tak? I teraz, jeżeli powłoka jest chropowata, czujecie, że jest chropowata, to ok, ale przyjrzyjcie się, czy zadymienie nie jest od środka, tak? Czy lampa nie jest nieszczelna i zabrudzenie nie wynika od środka. Tak więc po kolei. Zaczynamy od nałożenia naszej pasty. I tutaj nie żałujcie, tak jak mówiłem, żadna nowoczesna pasta, byleby tutaj było po prostu czuć pod palcami, że trze. Teraz nałożona pasta w każdym miejscu i żeby nie bawić się jakąś szczoteczką do zębów, szczoteczka do mycia rąk, widzicie? Nic więcej, zwykła czyściutka plastikowa i lecimy kolistymi ruchami. Co najmniej z 10 minut mocno dociskając. Słyszycie, co się dzieje? Zobaczcie, co się dzieje z naszą szczoteczką. Cała czarna robi się, czyli coś zaczyna się dziać. Kto pamięta, jak miał monety i zbierał monety, to czym się je czyściło poza Coca-Colą? No oczywiście, że pasą do zębów. Następny krok. Po 15 minutach, 10 polerowania, lekko zwilżyć wodą. Po co? Zaraz zobaczycie. Teraz do gry wchodzi nasz ręcznik papierowy. Cała magia polega na tym, że to właśnie będzie nasz teoretycznie papier ścierny, ponieważ cząsteczki zawarte w paście wytworzą nam dosyć dużą siłę tarcia. I kolistymi ruchami zaczynamy od środka. Dobra. Kolejny etap za nami. Pamiętajcie, że czynność możecie powtórzyć dwa razy pod rząd, aby był bardziej widoczny efekt, natomiast chyba widać, że coś się zmienia. Bierzemy wodę, papier i zmywamy wszystko. Może być woda z mydłem, z płynem. Dokładnie wszystko wycieramy. Widać pewne uszkodzenia plastiku, możecie próbować jeszcze raz pastę nakładać, jeszcze raz powtórzyć czynność. Natomiast w naszym przypadku najważniejsze jest, aby osuszyć wszystko dookoła. Nie ma już ani śladu. I teraz wosk. Wiecie co? Jaki wosk? To nie reklama Prestona, to może być jakakolwiek inna firma. Byleby to był wosk, a nie szampon z woskiem, czy jakiekolwiek inne główienko. I co teraz? Nakładamy go na lampę. Po to mówiłem o naszej magicznej szmatce, aby najpierw nałożyć troszkę wosku. Możecie zaszpachlować nawet na bogato. Teraz należy odczekać 15-20 minut do utwardzenia się powierzchni w zależności od temperatury otoczenia. Dzisiaj jest 26 stopni, więc ja myślę, że to potrwa nie dłużej niż 2-3 minuty. I zobaczmy dalej. Słuchajcie, odczekaliśmy 6-7 minut, widzicie? Wszędzie biały osad się zrobił. Wosk jest twardy, nie może być nigdzie mokry. Zaczynamy polerowanie, no wiecie, tak jak z lakierem na samochodzie.
kulistymi ruchami od środka, intensywnie dociskając. Aby warstwa dłużej Wam trzymała, możecie przewoskować 2 razy, 3 razy, natomiast efekt chyba widać od razu. Tak wyglądała nasza lampa przed, tak wygląda nasza lampa teraz. Co można jeszcze zrobić tą metodą? Zobaczcie. Halogeny w naszych zderzakach tak samo można potraktować. Pamiętajcie, jest to metoda szybka, prosta i bezpieczna, natomiast nie trwała wiecznie, ale powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zostawcie łapę w górę, komentarz. Troszkę mnie nie było, odchorowałem. Zresztą widzowie niektórzy wiedzą, że jakiś czas tam chorowałem. Troszkę się będzie zmieniać. Pójdziemy troszkę w lepszą stronę z kanałem na przestrzeni najbliższych miesięcy. W dobrą stronę dla Was. Zmieni się troszkę koncepcja, będzie dalej mechanika, będzie dalej wszystko. Natomiast trochę postaram się zrobić to z takim większym live i z większym wow. Co do metody, którą przedstawiłem, jedna bardzo ważna sprawa. Metoda docelowa, której Was nauczę, będzie wymagała od Was nie pasty do zębów, szczoteczki i 15 minut roboty, tylko będzie wymagała od Was całego dnia, natomiast zabezpieczy Wam te reflektory na rok, dwa. Więc jak ktoś się lubi bawić, wybierajcie sami. Nie uważam, że to jest chałupnicza metoda. Dla nowych widzów subskrybujcie, jak Wam się podoba, gdzieś tutaj. Pamiętajcie, że jest grupa wsparcia miłośników czterech kółek, czyli nie na maila, nie na YouTubie, tam możecie walić. Stuka, puka w moim samochodzie, staramy się Wam z administratorami odpowiadać i sami między sobą odpowiadacie. Pamiętajcie o naszym normalnym Facebooku, zostawcie tam łapę, tam też czasami do Was nagrywam, z Wami rozmawiam o projektach tych części, wszystkich innych. Nagie zdjęcia tłoków i cylindrów, czyli Instagram Łysego tutaj. Co mogę powiedzieć więcej? Życzę miłego weekendu. W niedzielę widzimy się w ABC Tuningu. Pościemniamy trochę, czyli przyciemnimy szybki i przejdziemy do różnych innych elementów. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ale wszystko idzie ku dobremu, dobra zmiana, lepsza zmiana nie jest zła. A wróciłem, będzie dobrze, będzie lepiej, idzie dobra zmiana. Tak, telefon. Uj, przed mnie jeszcze raz.